Witamy, witamy. Mamy pierwszy dzień. Hej. Ale jesteś czerwona. Jaka czerwona? Nie jestem czerwona. Piłaś? Nie. Mamy pierwszy dzień świąt. Od rana lało. Teraz przestało. Godzina 13. Jedziemy. Zabiorę Olę na moje nowe pole, gdzie wychodziły wczoraj ładne prusaczki. Także do zobaczenia na miejscu. I przy pierwszym fajnym doku. Mokro jeszcze popadało. Do lasu. Tak, do lasu. Tam wczoraj się utopiłem, nie umiałem wyjechać, ale już nie chciałem kombinować. Jedziemy. Jedziemy. Dzisiaj będzie większy gnój. Będzie wesoło. Lecą pterodaktyle. Uważaj na głowę. Ja mam czapkę, to aż kaptur zawyżej się osrają. Ciekawe, kiedyś ich nie było, nie? No. Wczoraj było 7 sztuk. No kiedyś w ogóle rzadko było można spotkać, a teraz ich jest tutaj u nas. Nie, to jest nabój, nie, to jest kółka. Ja wczoraj zacząłem... O, proszę bardzo, jaka ładna. Ja wczoraj zacząłem tutaj od guziczka. No, a to jest pocisk typu mini. No to właśnie mówiłam, że nabój, pocisk, nie wiem. Muszkiet. Ładny, ładny stan. Super. Nice. Tu? Nie. Będzie do podsumowania, jak nic innego nie znajdę. A ja mam tutaj gdzieś wykopane. Miałem sygnał, zaraz pokażę, co było. Jest. Jest. 20 groszy z PRL-u. Tak, jak zwykle się wypięła. Wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. 1961 rok. Super. Pozdrawiamy 61. Ola. Nic. Wygląda to całkiem ciekawie. Dupka od breneki wypukana. Chyba 50 fenoli. Weimar, druga monetka. Tak mi przynajmniej wygląda. Ale się sprzęgają. Ale brzydki stan. Gdzie są prusaczki, kurczaki? Totalnie z żarta. 1922 rok. Ale brzydka. No ale jest drugi krążek. Trzeba się poruszać, bo teściowa chciała wczoraj mnie, można powiedzieć, zamach na mnie ten przygotowała w postaci wigilii. I dosłownie nie mogę się ruszać. Tyle. Tyle przeszedłem. Już jesteśmy praktycznie przy końcu. I prawdopodobnie będzie pierwszy prusaczek. Ale z tego co już widzę to... A nie. Guzik. Guzik gładki. Ja już myślałem, że będzie dwójeczka pruska. Wytarta z jednej strony. Jakieś sygnaturki z tyłu. Coś tam jest. Łóżko się zachowało, ale tutaj jest gładziutki. Zaczyna niestety kapać. Chyba przechwaliłem to pole. No nic, lecimy. Tak zaglądam, ale nie ma tu odbicia. Tu też nie widać. A nie, a może? A może nie? Ale jest jeszcze w grudce. Zaraz. O, już wypadło. Cóż to mamy? A, fenolek cesarstwa. Chyba go obornik trochę strawił. Bo dosłownie sypie się w rękach. Moneta. Moneta? Dwójeczka.
tutaj żółko. Taki sygnał dziwny. Ziemia jest mokra jak. No tutaj z tej strony, bo tutaj rów jest, dlatego 1875. Ja jedyneczkę, ona dwójeczkę. Elegancko. Jak jamnika? Nie da zobaczyć. Wykopałam jamnika. I o co? Wiem, co to jest jamnik. Dawno nie widziałem. No ta rasa tych długich takich psiorów. O, patrz jaki fajny. O, mistrzostwo. Ale ogon fajny. Ale psior. O, coś jeszcze, on coś jeszcze tutaj ma. Widzisz? Ma zawiązane na łapie. Widzisz? Jakby miał łapę, nie? By miał bandaż albo coś. Nie. Ale czad. No to wygląda jak jamnik. Kurde, już ściągam rękawice. Dobrze, że jest mokra. Dawaj. Jakiego ma tego? Pitola. Pitola. O kurde. Takie rzeczy w polu. No, to takie jakby jest... jakieś myśliwki, nie? Czy coś, no, nie? No, ma pitola. No, ale patrz jakie detale ma ten jaki ogon. No. No, to jakby miał łapkę zawiniętą bandażem i ściągał, nie? Albo coś, albo jakby miał coś nawinięte na nią. Mhm. I co, z mosiądzy jest? No. Ale strzał. Fajny. Fajny, fajny. Fajny. Mega. Dawaj, zrobimy fajne do ikonki zdjęcie. Super. Tak damy na ikonkę. Już? No już. Ja stoję już 15 minut. No, już nie przesadzaj. Dobra, lecimy dalej. Takie dosyć ciężkie to. No. Co? Co masz? Konia? Ola ma konia, a ja właśnie się przymierzyłem. I co? Wypadł mi? Tu jest. Chyba prusaczek albo sreberko. Prusaczek. Jest prusaczek, jedynka. Dobra. Dobra, zbieraj ty szopkę, a ja do klaserka. Oj, słabiutki. Słabiutki. 93 stały. I tak głośny, że aż szok. Czyżby tu? Jest w tej grudzie. Przęślik. Przęślik. Jakby było mało tych przęślików. No to. W Anglii by się cieszyli, ja się nie cieszę. Konserwa będzie się cieszył. Ten jest ciekawszy od tych wszystkich ołowianych, które do tej pory wykopałem, bo jest mosiężny albo z brązu. Także wart tego, żeby leżał na półce w muzeum. No i gitara. Super. Z tej głębokości wytargałem coś. Coś, co ma brzydki sygnał, ale jest w tej grudce. Otwórzmy to razem.
Coś tu jest. Jakieś. A, ołowiana stopka od żołnierzyka. No nic. Tutaj, w tym miejscu, sorry, że paluchem pokazuję, była stopka, bardzo głęboko, a tutaj praktycznie na 10-15 cm. Proszę bardzo, jest i pan żołnierzyk. Elegancko. I kolejny fenolek z grudki. Cesarstwo niemieckie. Te prusaczki wychodzą w ładniejszym stanie niż monety młodsze. Który to? Rocznik. Nawet rocznika nie widać. Przy samym aucie? A jaką dziurę wykopałam? Czekaj, zaraz dojdę. Kuń. O kurde. Mówię, to ciężkie, po kolano mi to wtrepka. No. Kurde, no jakby ktoś dostał w głowę, to zabity na miejscu. No. Ale kuń. No, to na pewno coś było. To jest rzymska zabawka. Nie ma to tamto. Ale piosek i tak jest mega. No. No kuń, a mój żołnierzyk? Żołnierz! No, w sumie powiem ci, pasowałby, nie? Wielkościowo to pasi. Pasi. Tak to wygląda. No to już podsumowanie robisz? Nie, ja byłem wysypać śmieci. Aha, no dobra, to idziemy. Idziemy dalej. Następny rządek. Możesz, a chciałeś mojego nowotka nagrać? Twojego nowotka? Aha. A jaką dziurę wykopałam? Jeszcze nie zakopałam. Mhm. Rudy nowotko. Rudy nowotko. Boże, ja mam tylko dwie monetki. 76. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Dobra. No Wodko był tu pochowany, tak? No, głęboko był Wodko. Zakopali. Już idę? Nie. Nie wiem, co to jest. Weź mi zobacz, co tutaj mam. Pewnie śmiecia. No, powiem ci, że nie wiem. Tutaj coś widzę, tak jak była dziesiątka. To jak złotka. Jakaś. No, dycha cesarstwa. Dycha, nie? Tak mi tak się wydawało, że to. Dycha cesarstwa. No, straszne. Wczoraj wykopałem dwie. No i przynajmniej coś było widać, a ta to już widać, że jest. Nic nie widać, no. No, strasznie zajechana. To przejście było tak puste, że ja bez monetki. Ty jedną. Nie, ja nie wiem, bo ja miałam sygnał i nie mam. Może ci się do szpadla przykleił. Mówię ci, że nie. Mam jokeja. Jokeja na kuniu. Już czyszczę. No i pole. Kilometr od miejscowości, od zabudowań. I tyle. Zabawek wychodzi. Podrzutami zrobiłaś? No nie, na moim to widać coś. Czwarta dycha cesarstwa z tego pola i wyskoczyła normalnie, tak jak widzicie. Kopnąłem i wypadła z grudy. 1911. I dosłownie kawałek. Kawałek dalej mam guziczek. Już go czyszczę. Jest to guziczek z cyferką. Tutaj jest kropeczka, czyli jest dziewiąty pułk. Dziewiąty pułk, guziczek pruski wojskowy. I ma łóżko. Kompletny. Delikatnie obgryziony. Ale jeszcze cyferki widać.
Będzie do kolekcji. Wyskoczyła monetka. 10 groszy 49. Ja mam jeszcze mam monetkę przy samym aucie. Ola już pucuje wykrywkę. Są to dwa fenolki refenowskie. Tutaj z krzaczkiem dębu. One są żelazne, tylko pomiedziowane. Dlatego tak gniją od rantu. Co tam kłamiesz? Ja? A, ściemniam troszkę. Nie kłamię. Ściemniasz? Troszkę ściemniam. Także kończymy. Do zobaczenia za chwilę na podsumowanku. Zostało z tym. Fu. Fu? O, mój kalesoniak. Także tyle śmieci wyszło. Taką długą, że ładną śrubę wykopałem. A tutaj... Ja bym się śrubami chwaliła. A tutaj te lepsze. Z monetek to u mnie chyba ta 10 najładniejsza. Prusaczek też słabiutki strasznie. Ja mam największą monetę, nie wiem o co ci chodzi. No, Ola dowaliła na wodko. No i ta dwójeczka też ładna wyszła, trochę podgryziona. No, mokre. Tu nie ma. Mokra ta ziemia, gnój. Straszne. No, ale mój piesek to jest, wiesz. Tak, ołowiu wyszło. Piesek jest mistrzowski. No, ma zagra. Fajny jest ten piesek. Jak żywy. No. Kto co? Takiego rannego pieska wyrzucił na pole? Ja nie wiem. Tak, taki damy tytuł. Ola zabrała porzuconego psa z pola. Albo coś w ten deseń. Coś pomyślimy. Świeże powietrze. Także spacerek był. Trochę brzucha spaliłem. Mówiłam, nie jest tyle pierogów? Było fajnie, super. Także uciekamy. Jak nie będzie jutro padać. A pogoda jest taka. No właśnie, nie wiadomo. Wisząca. No. Jak nie będzie padać, na pewno wyskoczymy. Trzeba wykorzystać ten wolny czas świąteczny. Także co? Jak się podobała, łapka do góry. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrowionka, hej. Tak.